15. finał Krajowego Konkursu Energetycznego imienia profesora Jacka Malko pod hasłem Wszystko zależy od energii. Gala finałowa konkursu odbyła się w Jaworznie. Gości przywitała Dorota Winiarska, prezes Fundacji Świadomi Klimatu. Niezmiernie było mocne przyjęcie ślubu, powitać wszystkich gości, drogich przyjaciół, partnerów, kursorów. No i przede wszystkim Was, drodzy laureaci, wyróżnieni, podkreślę, w 15. Krajowym Konkursie Energetycznym imieniem profesora Jacka Malko. Honorowym patronem konkursu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Taka wiedza, takie wykłady, to już jest poziom naprawdę uczelniany, a to jest młodzież ze szkół średnich. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem jakości prac. Laureaci zaprezentowali naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania. Podczas konkursu przyznano nagrody specjalne. Pan Grzegorz Żarski, doradca zarządu towarowej giełdy Energie SA do spraw rynków energii, wręczył je dla Emmy Bartosik, która przedstawiła pracę Wodór, temat medialny czy nieodległa rzeczywistość. Dziękuję za to, że zostałam doceniona w tym konkursie. Jest to na pewno dla mnie gigantyczne wydarzenie i jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość. I uważam, że to jest bardzo dobra opcja, żeby móc popularyzować temat nauki, jak i również polityki dotyczącej gospodarki wodorowej oraz ogólnie energetycznej. Bardzo się cieszę, że młodzież mierzy się z trudnymi sprawami, jak sprawiedliwa transformacja, jak transformacja energetyczna. To pozwala mi mieć nadzieję, że lepsza przyszłość jest możliwa. Wyróżnienie otrzymał również Piotr Witek za pracę Jaka jest rola towarowej giełdy energii na mapie energetycznej Polski. Gratuluję świetnej prezentacji o wodorze i o nas, tak? Ja dostałem tutaj dzisiaj dwa zadania z tego spotkania, z tego wydarzenia. No, przypilnować, żeby o tym wodorem zielonym szczególnie odbywał się na giełdzie. Zajmujemy się troszeczkę tym, ale na również infrastruktury. A jeśli chodzi o transparentność rynku i dbanie o to, żeby ten rynek przejrzysty, płynny i ładny, informacja rynkowa, no to owszem, nie mam do tutaj do wiele do zrobienia, ale pracujemy z grupami energetycznymi, żeby dbać o to, żeby ta płynność transparentność była także. Jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko wiedzy merytorycznej, wystąpień tej młodzieży, ale to daje taką ogromną siłę i energię. Jeszcze raz powtórzę energię, bo to słowo też padało dzisiaj wiele razy na tej sali. To daje jedną wielką inspirację do tego, by robić dalej tego typu rzeczy, by robić te rzeczy jeszcze lepiej i No, ogromne uznanie. Wszystkie te prezentacje, które słyszeliśmy, czyli kwestie wykorzystania wodoru w przyszłości, to jest naprawdę coś niesamowitego. Gorącą dyskusję wywołała praca Patryka Kasprzaka zatytułowana Czym naprawdę jest sprawiedliwa transformacja? Komentarz do niej zaprezentował pan Patryk Białas. W pracach, ale też w prezentacjach wyraźnie było widać krytyczne myślenie i to napawa mnie optymizmem, dlatego że widać wyraźnie, młodzi ludzie potrafią przefiltrować w tym całym chaosie informacyjnym informacje, które są prawdziwe. Dobrze, że są również dorośli, którzy oceniają te prace po to, żeby ukierunkować na przyszłość ich edukację i ich rozwój. Merytorycznie temat podsumował również partner merytoryczny, doktor inżynier habilitowany Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH. Nagrodę dla autora wręczył dr Daniel Zabawa, dyrektor finansowy firmy Wisman spółka z o.o. Przewodniczący komisji konkursowej 15. edycji konkursu profesor dr habilitowany inżynier Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej ogłosił uroczyście wyniki konkursu, a wśród laureatów znaleźli się 3. miejsce Wiktoria Lis, 4. liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pod tytułem Odbiorca energii, co powinien robić, aby racjonalnie korzystać z energii elektrycznej i ciepła. 2. miejsce ex aequo Kajetan Kacprzyk, zespół szkół elektronicznych i informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8 za pracę pod tytułem Jak współczesne rolnictwo wpływa na klimat. Maciej Leszczyński, 4. liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Za pracę pod tytułem Jakie rozwiązania IT pomagają obniżyć ślad węglowy. Temat tej pracy zrecenzował Marek Tobiacelli, ekspert do spraw efektywności energetycznej. Moim zdaniem te wszystkie rozwiązania IT, które tutaj przedstawiłem w mojej pracy, jak najbardziej mogą przynosić korzyści i myślę, że to są tylko i wyłącznie korzyści i to są rozwiązania tak naprawdę bez wad.
Zwycięzcą 15. edycji konkursu został Szymon Cichoń z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, który typ OZE, źródła wiatrowe czy fotowoltaiczne będzie dominował w przyszłości. Krajowy Konkurs Energetyczny, mam nadzieję, że się jeszcze utrzyma i że jeszcze wielokrotnie wezmę w nim udział. I mam nadzieję, liczę także właśnie na jakieś wysokie miejsca. Dzięki wszystkim partnerom, sponsorom, przyjaciołom teraz konkursu. Ten konkurs ma ciągle zainteresowanie młodzieży. I gdyby nie młodzież, to pewnie by się już nie odbywał. To jest ten bardzo, bardzo ważny adresat tego konkursu. I na przestrzeni 15 lat obserwuję ogromne zmiany w pracy i w postawie młodzieży. To, co robi ta młodzież, to jest kawał dobrej roboty i wszystko po to, żeby było nam lepiej, jeśli chodzi o poszanowanie środowiska, społeczeństw, środowisk i wszystkich przyszłych pokoleń. Naprawdę. Jeden wielki szacunek dla młodzieży. Jestem absolutnie spokojna o polską transformację, bo jeśli będziemy mieli taką młodzież, to naprawdę myślę, że w tej długiej perspektywie jesteśmy w stanie rzeczywiście sprostać tym ambitnym wymogom energetyczno-klimatycznym. Dziękujemy wszystkim partnerom i przyjaciołom konkursu za uczestnictwo i wsparcie idei konkursu, bo wszystko zależy od energii. Serdecznie dziękujemy partnerom, którymi byli: Energoprojekt Katowice SA, Stowarzyszenie do Spraw Rozliczania Energii, Towarowa Giełda Energii SA, Tauron Wytwarzanie SA, Wisman Spółka z o.o., Transition Technologies SA,